Zawody, panowie, jest to puchar skarbnika. Skarbnik ufundował dwa piękne puchary. Za pierwsze miejsce dla seniora i za pierwsze miejsce dla juniora. Oprócz tego są nagrody. Nagrody do rozlosowania będą. Proszę nie uciekać, proszę zostać do końca. Panowie, mówimy jedną wędką metodą dowolną. Można łapać na szkławik, można łapać na grunt. Mówimy ryby wymiarowe. Każda ryba niewymiarowa to jest dyskwalifikacja. Panie Tomku, nie wiem, z czego się pan cieszy, ale brudny jest. A tu jest dużo dziwnych ryb. Tu jest dużo dziwnych ryb, tak. Wątpienie, różne takie ryby. Oczywiście, jak na poprzednich zawodach, mamy sponsorów. Pan Tomek ufundował. Brawo, brawo, panie Tomku. Jeden za 60 zł, drugi za 50 zł. Panie Tomku, to są dla osoby do rozlosowania. Tak, dla jednej osoby. A worek ziemniaków? Znaczy nie, dla jednej i dla drugiej. No dla jednej. Ja wiesz, tych ziemniaków to zginę, są Sylwia nie goniła z nimi. I Krzysztof Słowak, stary Szydlicko, ufundował też 4 ładne nagrody. O, brawo. Proszę o brawa dla tych panów. Jak zawsze. Tak, jak zawsze. Brawo, brawo, brawo. Nie wspomniałem, że pan Tomek to jest... handel materiałami z zagranic. Panowie, numerki rozbite są następująco. Jedynka jest tam powyżej. Numerki rozbite są tak przy stanowisku. Wiadomo, jeżeli nie trzymamy się ściśle numerków, możemy sobie zejść troszkę w prawo, troszkę w lewo. Dogadacie się na pewno. No właśnie, tak, żeby było, tak, żeby było. Każdemu wygodnie. Zgodnie. No wiadomo, nie siedzimy koło siebie, bo nie siedzimy. Minięta jest dziesiątka, lekko nam po drodze zaginęła. Ostatni numer to 10. Dziesiątka jest ostatnia, jest 29 i 10. No możemy zrobić w ten sposób, że tę dziesiątkę miniemy i to będzie numer 30. Ale po co? Albo dziesiątkę sobie gościu wylosuje, pójdzie sobie na koniec. Dokładnie, tak jest. Paliki zabieramy, bo ktoś ostatnio nie oddał 13. I jeżeli będziecie widzieć na końcu tam nasze ogłoszenia, zrywajcie z drzew. Jak ktoś będzie przy ogłoszeniu zrywać z drzew, żeby później nie było tak, że wszyscy jadą.
A pan Tomek z językiem. Dojazd jest Andrzejek dobry, czy nie? Wszędzie proszę, dojazd... jest dobry. Droga. Wszędzie. Do numeru 9. Tutaj można jechać prosto, ale tam jest taka... No ja bym się nie odważył tam samochodem zjeżdżać. Jest lepiej jest objechać. Jazd. Objechać sobie dalej. Wyjechać na drogę, objechać. Czyli za ilu to się? Proszę? To trzeba objechać, bo tu się nie przejedzie. No tak, do dziewiątki można, tak? Tu jest do numeru 9 bodajże, albo do 8. Do tej. Nie, do 6, przepraszam. Do 6. Nie pamiętam. A w koło jak? A w koło trzeba wyjechać. Do wału. No, do wału i jest droga. Ale wał przejeżdżamy? Nie. Nie. I przyodrze tutaj. Uwaga na krowy. Panowie, uwaga na krowy. A propos siatek, a propos ryb. Siatki wiadomo, no ktoś ostatnio się oburzył, że na zebraniu nie było żadnej ustawy, że mają być długie siatki. Siatki nie mają być długie. Ryby mają być żywe. Sorry, winę tu, jeżeli będziesz miał 8 kilo ryby, w tym dwie zdechłe, ryby zważymy. A jeżeli będziesz miał 8 kilo, a 7 zdechłe, sorry, albo przebierasz i żywe ryby dajesz. 7 kilo, no zdechłych ryb nie będziemy ważyć. Jeżeli będzie jakiś większy procent tych zdechłych ryb, no uważać z tymi patykami, żeby im tam do dupy nie wpychać. I żeby te ryby jakoś takie żywe były, nie? Siatki też nie nosimy tam i z powrotem, tylko wrzucamy ewentualnie. Możemy trzymać ryby w wiadrze, te ryby mają być żywe. One wracają z powrotem do wody. Haczyk można zawsze odciąć, jak nie idzie wyjąć. Można, ktoś ma ryba jeden, pożyć od kolegi. Co jeszcze? Losujemy. Zaginął mi gdzieś kolega. Lubią się czokrać. Rogiem czasami. No, no. Mi kiedyś dwie krowy. I kolega tu Grzesiu powyginali lusterka. Jechałem pod górę. Mazurę Tomasz! Będzie, nie? Nie ma kiełbaski, jest mięsko. To jeszcze nie, ty jeszcze. Wow. Za Groblą są dwa stanowiska na takiej leniwej wodzie. Ja się nastawiam na 50. Zawka Olgier. Łukasz, daj Olgierdowi wyrosowi. Nie, Łukasz. Czekaj, dojedziemy. Dona jest Zbigniew! To jest taki numerek dla niego? Jedynka. To co na świadectwie, to na rybach, widziałeś? Tu wszędzie jest dojazd. Nowak Krzysztof! Obecny! Nowak Krzysztof, do kotła! Obecny! 17. Jak jedzie pan? O, pięknie. Ja już widzę tę ironię. Kowalczyk Jan! Jakie masz, Krzysiu? 17. Ponoć ładne. Zobaczymy po zawodach. A jakby chciał, żeby woda pojechała, to bym pobrał, bo to Kowalczyk Jacek! Janek, ile masz? 14. O, to tam kurwa się bobry żerują. Czyli pierwsza za tyłem. Ja będę miał to na drogę. Numerki dopijane są na drogę, można sobie, bo tam są krzaki. Ten dwójkę ma. Wieczorek czego? Załka się nie ciężko. Nie wiem, spytaj. I Łukasz, 22. Trafiłem. Poszedł. Będzie, ole. Topowe. Ale półtora grama. Pamiętaj, że nie użyj. Grzesiu. Będzie się przesuwać z linii w prawo na to. Kudlarek Łukasz. Bardzo dobre ci tak. Kudlarek Łukasz. Łukasz. Ale ja jestem w kanapce między nimi. Ale ja. Weźmy się. Oźniak Stanisław. Co? No uważaj, bo on te głowy będzie
Ale bo to do Teleekspresu idzie. Już teraz już te wszystkie najgorsze poszły, tak spokojnie. No pa. 16? 12. 12. Uzda z tych bo to też co to masz? Nie mam. Co to jest? A będzie? Ja za niego. Nie będzie. Luźnij tą gumę o dwa obroty. Nie klnij tyle, bo jesteś w telewizji. Przepraszam. Twoje dzieci będą to oglądać. Robak od razu inaczej. Nie wybredne.
wszyscy łowią, a ja podziwiam. Filma kręcisz?
nic nie bierze, nie? Teraz kolejnika wyciągnąłem bez wymiaru oczywiście. Yeah.
miejsce w kategorii juniorów. Pierwsze jedyne miejsce w kategorii juniorów. Wagą 540 gram. Zajął pan Matysiak Sebastian. Brawo! Brawo! Szkoda, że tak mało juniorów. Ale pobiłeś wszystkich na razie. Brawo! Panie Sebastianie, to jest puchar. Puchar ufundował na skarbnik. To jest nagroda. Brawo! Brawo! Brawo, brawo. Brawo skarbnik! Brawo skarbnik, tak. Wytoczył Jasiu, to. A, pierwsze miejsce! Pierwsze miejsce! Kategorii seniorów z wagą 7910. I największą rybą zajął pan Gagatek Andrzej. Brawo! Brawo! Gratulacje! Brawo! Największa ryba. Największa ryba. Pętonku, ubieraj mnie, ubieraj! Uważaj na okulary. Kupię się nowe. Dziękuję. Takie bogate nagrody. 1570, tak? 1570. Piękny leż. Drugie miejsce. Z wynikiem 5040. Zajął pan Wieczorek Grzegorz. Brawo! Pan Grzegorzu. Najbardziej się na miejsce żali. Pan Grzegorzu, tu jest 6 nagród. I spośród te reszta nagród jest do losowania. Spośród tych 6 nagród proszę sobie wygrać tak, nagrodę dla siebie. Trzecie miejsce! Teraz proszę o ciszę, bo to jest bardzo ważna chwila. Czy kolega nagrywa? Tak, jest. Trzecie miejsce z wynikiem 4900. 4890. Brawo! Mazuro Toma! Brawo! Brawo! Pan Mazuro obiecał, że jak będzie w dziesiątce, ufunduje 250-kilogramowego dzika na to zakończenie. Tak można wziąć. Po wypatroszeniu. Tak, tak. I bez kaszy, nie? Trzecie, to było drugie miejsce. Trzecie miejsce. Trzecie. Czwarte miejsce z wynikiem 4120 zajął pan Kurt Tomasz. Brawo! Pamiętanku, i to ci powinno wystarczyć. To są trzy nagrody spośród tych trzech nagród. Pamiętanku, szybko. Tych trzech nagród. Tych trzech. Tak, tych trzech. Siatka, torba, pentakerowy. Zostaw to! Zostaw! No. Pamiętanku. Zostaw, bo go opiszę. Piąte miejsce z wynikiem 3840 zajął pan Sawka Łukasz. Brawo! Na szczęście. Pamiętonku, nie bawimy się, bo popsujemy. Zostawiłem się zawody nie skończą, a już nie będzie na to. Zostawiłem ci, bo wiem, że nie masz. No, proszę bardzo. A ci po co? 3250. Biernacki Waldek. Załapałem. Siatkę znowu. Sześć nagród. Przeczytam do dziesiątego miejsca. Byra Lucjan. To jest miejsce. Które? Siódme. Co jak chyba nagrody nie ma? Na razie już sześć nagród jest. Siódme miejsce. Ósme miejsce. Warszawski Jarosław 2340. Brawo. Dziewiąte miejsce. Chyliński Krzysztof 1860. Dziesiąte miejsce. Za dziesiąte miejsce jest nagroda ufundowana przez pana Tomka. Pana Tomka proszę do siebie. Zostaw tą nagrodę. Koledzy przypilnują. Za dziesiąte miejsce pan Tomek ufundował dla pana Stefańskiego Kamila talon za 60 zł. Znowu. Proszę bardzo, proszę wręczyć. Handel z artykułami pochodzenia niemieckiego. Kolejne miejsce, Dona i Zbigniew. Pan Tomek ufundował jeszcze jedną nagrodę, 50 zł. I pan Tomek ufundował tą nagrodę dla gościa, który złapał najmniej ryb. Miał najniższą wagę. Ale nie zero. A nie zero. Kolega Nawrocki Grzegorz. Grzegorzu, opłaca się nie łapać. U nas czasami to równo wszystkich, nieważne czy. Wymiarne jakieś. Nic za pięć dych. No, resztę nagród rozlosujemy. Tu są karty.
Momencik. Zapraszam do nas. Trevor Spreju. Kamila, tak? Kinga. Kurde, widzisz, ja zawsze mi się z tą Kamilą. Kingę, zaraz kolega. Kolega. Tomek. Nie. Pierwsza nagroda do zastosowania. Jak mówisz, ktoś tej się kiełbasę została. No poszło. Numer 12 ma Poźniak Aron. Pan Aron wygrał torbę. Jest mi uśmiech. Musi być. Bezcenny. Zestaw drabinek. To jest piękna nagroda. Budowana przez, nie wiem kogo? Łukasza. 20. Numer 20. Szymański Grzegorz. Należy się za tego Jadzia. Jest coś... Co, Jadzia? Tak. Po godzinach już masz pan odtępnych 100 zestawów. Następna nagroda. To jest paczka zanęty. Ciemno wale, orgie Cawka. Ja zgar, ale on nie dał tej. Trójeczkę ma Cawka Łuka. No, no się nie pomyliłem. Jeszcze bruda nie miałem. Jednemu to zawsze wiatr w oczy. Tak. Lepszy na pasmę. I torba, i zanęta, i masz jeszcze wodę. O! Do nagrody. Kropla bez kino. Krzesełko z pokrowcem. 17. Byra Lucjan! Jest nagroda, dzięki! Kurde, dzięki! Dzięki! Siadaj sobie tam, piszę na siedleniu! Tak płakał, że się załapał mój kominy. Siadka na ryby! Lutek, zobacz co piszę na oparciu. Lutek, tylko to jest za 60 kilo, tak? Lutek! Skudne! Jednym kudówkiem. Lutek, zobacz co na oparciu. Siadkę na ryby wylosował. Numer 7. To jest stary rumpo. Kowalczyk Jan. Janek na karasie. Na karasie. Handel odwozy siatkami, mówię cię. Na karasie. Tylko teraz je napełnia. To jest czapko parasu. Budowany przez pana Krzysztofa Nowaka. 16. Zabokrytki Wojtek. I słońce ci jest straszne. A Wojtek, rewelacyjna na spinning kopie. Kropki. Największe słońce układa. Cito. Zezes. Ja tylko chciałem powiedzieć, wiesz jaki jest sposób, żeby najszybciej schudnąć? Jak? Narysować pępek na plecach. Dziewiętnaście. Nawrocki Leszek. Jednym tym. Łukasz, marzy się wodę. Co masz? Za mało. Torba spinningowa z paskiem. Pasek jest w torbie. A to są jeden. I tonku. 27 numer ma Marcina Grzegorz. Cikalafo. Dziękuję bardzo. Będzie na przynęty sztuczne, już nie trzeba w torebce po cukrze. Tak jest. Roboty by noży. Do dzika. Na grzyby. Bez kasy. 29. Szekał. Szczepaniak Paweł. Szekał. Pompujący. Zgij się od razu. Będziesz mógł tapę za. Druga czapka. 15 numer ma Tyczner Jerzy. Mam! On przy tu głowę nie boli, że ona nasz patent. Jutro hurtownie otwieram. Ale dziękuję. Zora nasz patent, że budziecie. No ja dziękuję. Trochę ciężko się za rękę trzymać. Jeszcze przydałby się chiński skuter. Barwnik do zamek. Żółty. Wylosował. 10. Kurzarek Łukasz. Kurzarka Łukasza nie ma. 18. Nawrocki Grzegorz. Grzegorz Nawrocki. Dzień dobroci, panie Grzegorzu. Mamy nagrody. To już jest prawie 6 dych. To jest dobre podpachy. Tak. Nie zaciera się w ogóle nic. Dobrotek. O, buź programu. 26.
Powrotek do Bolonki. Zażycki Robert. Powrotek do Bata. Można tak? Dobra, jak, no, jak żagle Bolonką można łapać? No. 28. No najbliższy. Matysiak Sebastian. Nie masz kucharza. Zanęta leszczowa. Ojej, asygraty lecą. 21. Kur Tomasz! Może byś ten pęk jak mały był. Dobrze, wygrałem, bo my się zjadłeś. Tak! Jeszcze w Czerwieńsku nie ma myśli. Nożyk. Przedzwania. Się 25. 25 warszawski Jarosław. Panie Jarku. Na grzyby. Zbroisz się, chłopie, po zęby. Elektrykowi się przyda. Na lasku to... Drugi nożyk. Elektryk. Jaki z niego elektryk? On ma uprawnienia do 1,5 V. Może... 4 numer masawka ogier. Ostatnia nagroda. Przejść do siatka. Siatkę wygrał. 14. Marcuk Tomasz. Pana Tomka nie ma. Będzie do, teraz będzie do naj. Teraz tak. 9. Wieczorek Grzegorz. Dalej nie kleci. Dalej. Pan Grzegorz. Zasunował się. Brawo, Grzesiu. To, bujeczka. Mazura to ma. Mazura to ma. Zostaw to. Będzie wisiała, a w siatce jajka. Dziękuję wszystkim. Panowie, zwycięzcy i koledzy, którzy zajęli swoje miejsca.